Cześć, trafiła mi się kolejna ciekawa walka, tym razem z I-185. Ja leciałem jakim 9P z działkiem 37 mm. No to do dzieła. Widzę, że Forest próbuje mnie od dołu świecą dojść, na co ja odpowiadam wznoszeniem się, odpowiednio zaostrzając lub opuszczając kąt, tak żeby prędkość pomiędzy nami była stała. W tym momencie odpaliłem klapy, żeby mieć większą powierzchnię nośną i móc się wspinać dalej. I to mi pozwoliło go tam przetrzymać. W tym momencie nie byłem pewien, czy on jest w stanie we mnie wycelować, czy nie. Trochę był, po tym jak słyszeliście, że coś tam mnie po szyciu smyrgnął. Dlatego nie kontynuowałem atak, żeby nie dać przeciwnikowi szansy wyjścia na czołówkę. Po tym jak stracił energię, zaczynam na niego zawracać. Ale I-185 odzyskuje energię błyskawicznie. No i ja niestety tutaj spudłowałem, bo przeciwnik machnął lotkami i troszeczkę się wywinął. W tym momencie zauważyłem, że próbuje się dołączyć do zabawy korsarz, dlatego odpowiadam wznoszenie się na climbing spiral. I w momencie, kiedy I-185 na mnie wykręcił, robię splitesa, żeby uciec pod niego i móc zaatakować tego korsarza, co tu się przypałętał i zaczął przeszkadzać. Niestety to pozycjonuje I-185 u mnie na ogonie. Tutaj po kolorze smugaczy poznałem, że to są chyba z jakiegoś bombowca. Dlatego się niespecjalnie przejąłem i kontynuowałem walkę z Forest Gumpem. A tam widzieliście z boku przez chwilę w kadrze bombowiec Dornier E2. To on tymi smugaczami tak siał. Siedzi mi na ogonie, dlatego bronię się, robiąc opadającą spiralę. Do nawrotu używam kinerikomi, potem machnięcie lotkami, żeby spadać odpowiednio na przeciwnika. I pozycji za moim ogonem przeszliśmy do ganiania się w pętli. Tutaj na szczycie skręcam przepustnicę, żeby nos mi opadł szybciej i zaczynam Foresta powolutku tam doganiać. A tutaj był przykład, jak wspaniale działają działka dużego kalibru. Walka już się powinna w tym momencie zakończyć, ale nie! Dzięki ulepszeniu gaijinów, czy to modelu zniszczeń samolotów, czy to zadawaniu obrażeń, przeciwnik lata sobie radośnie dalej. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Tym razem już mu tam nic nie pomagało i został spizgany. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!